You are a hound, Basim. I am only doing my part. Together, we will see the end of what ails this city. Look no further than Al-Ghul, the man only spoken of and never seen. What can you tell me about him? He takes enemies of the Caliphate and makes them dig in the desert. Prisoners, rebels, laborers, in search of what? I do not know. These men were captured with Ali weeks ago and were destined to perish beneath the sands. Not Ali. He's been taken elsewhere. They marked and separated us. Ali was in another group. They wanted to question him about you and your friends. Can you show me this marking? What are you thinking? Ali and Noor got close enough to Al-Ghul that he took notice. If we find Ali, he can lead us to Al-Ghul. It is but one path. There may be another. I will go where these men were being sent to dig, and pose as a captive. Are you mad? Only stubborn. Here, take this. What do I do with it? It is a Hidma token. Those who understand its value will do what is in their power to help. I will send these men to regroup at the watermill on the northern outskirts. A rebel stronghold. You are welcome there. Wafakak Allah. Barak Allahu Fik. My search for Ali continues. The Sharia district may provide some clues as to his whereabouts. Dobra, mamy sztony, nie? Sztony Hidma to waluta, za którą można kupić przysługi u bagdackich frakcji. Możesz je zdobyć wykonując zlecenia, otwierając niektóre skrzynie lub okradając ludzi na ulicach. O! No i mamy te sztony, ten jeden walki, tak? Dostałem, żeby sobie zmniejszyć ten hałas, jakby. I teraz zobaczmy... O, jest dalsze śledztwo. I kolejna sprawa. Członek zakonu nazywa się Al-Ghul. Dobra, tu nie mamy wskazówki. Czyli można sobie tak nieliniowo działać, nie? Znaczy no powiedzmy, że trzeba tutaj, ale... Później może być sporo tych wskazówek. I będzie też eliminacja później. Roshan może mieć więcej informacji w siedzibie ukrytych. Przemysłowej Szari. No i pięknie, no to tam lecimy, czyli na razie nie ma żadnego miejsca. Pójdę do Roshan. Tu jeszcze mamy krawca, to sprawdziłbym sobie krawca, kowala. Oj, tu jeszcze mamy te plakaty. O, pokażę wam właśnie wszystkie te rzeczy takie w otwartym świecie, które tutaj mamy. Usługi kowalskie i krawieckie. Dobra. Patrzcie, co się dzieje. Polepszyć broń. Schemat. Dobra, no powiedzmy, że to są takie normalne sprawy, ale tego bym chciał zobaczyć. Usuń złą sławę. O. No i teraz ten sztón wykorzystałem. Tu zobaczmy tego krawca. Peace, friend. Good to see you. Przedmioty w sklepie. Zobaczymy, co tam masz. Full staff. Ulepszanie, tak. Czyli tu mamy ulepszanie. Materiały, wygląd broni. Dobra. Przeciwnicy słyszą o 75% mniej, fajnie. Mniej hałasu przez Basima podczas skrytobójstw. I to ogólnie można spokojnie sobie ulepszać, nie? A tu mamy czynów na złą sławę. Sława to okej, ale to jest ważniejsze. No to 60 potrzebuje tego. No i fajnie. Czyli tu mamy ulepszanie, a tam jeszcze była u kowala broń, nie? A zobaczmy jeszcze tutaj z drugiej strony
te plakaty, bo plakaty po prostu się zrywa, nie? Dobra, fajnie. To jeszcze co my tu mamy? Tu jest krawiec. To na razie tyle tutaj w okolicy. Idę ogarnąć, co tam Roshan. Co tam Roshan ogarnia w siedzibie. Oj, tu wiecie co? Jeszcze zobaczmy sobie tą kuźnię. Będę wiedział na przyszłość. Well met. Well met. Witam cię, witam cię. What have you got today? I tutaj powinniśmy mieć sztyleciki i miecze, tak? O! Naostrzona broń, czyli po prostu mamy obrażenia defensywne. Ofensywne i 60-30 na drugi level. No dobra. Spoko. I must take my leave. Please go with you. Muszę już ruszać. Dobra, tutaj mamy bardzo blisko naszą Roshan i nasze biuro, więc idziemy zobaczyć, bo najpierw ona powinna nam jakieś informacje dać. Albo ten Shari, nie? Tak. Kontakt Nura. No to damy Nura. Damy sobie tutaj Nura do siedziby. Ziup. Is there anything more you can tell me about the Sharia district? Why would it be of interest to Nur? The people there are in quiet support of the rebels. Common folk, workers, merchants. Come to think of it, Nur did make mention of a new contact, a merchant. It may be this merchant dwells in Ashara, among the dying leather factory workers. I will keep an eye out for a stall. Kramik? Rozmowa z Roshan. Spotkaj się z kontaktem Nura w fabryce skór. Oj, zobaczcie, czyli teraz nam dokładną lokalizację dali. Okej. No to, po nitce do kłębka. O, dobra, jeszcze tutaj skrzynkę sobie z wyposażeniem dziabnąłem. Twój Fadi. Dobra, skrzyneczkę jeszcze przed tym miejscem, bo mamy nowy miecz. Kontratak. I one w ogóle nie są jakieś takie znacznie lepsze, tylko po prostu inne, nie? Inne statystyki. Kolejny atak po idealnym uniku. Po idealnym... A, paradzie. A tu mamy unik. Okej, ale obrażenia 60, a tu defensywne... Spoko, spoko. Czyli po prostu... One nie są jakieś znacznie lepsze, tylko mają inne statystyki. Tam już sobie znalazłem miejsce, gdzie mamy się spotkać z tym kontaktem. Ale te... Skrzyneczki mi się podobają. Skrzyneczki mi się podobają. Całkiem spoko. I tu można sobie plakat ściągnąć. Tak. Plakacik sobie weźmiemy. Przepraszam bardzo. Po drodze może dwa plakaty. Tak to ja. Fabryka skór. Fabryka skór. O kurczę, patrzcie jakie... Zagęszczenie, nie? No tutaj w takich właśnie obszarach jest sporo też ludzi, sporo elementów. Just a moment. Derwish. Basim? Azizi? I thought you were dead. I feared the same. What are you doing here? You. Your clothes. You are one of them now. How? A hidden one. Under Roshan's guidance. Oh, forgive me. This is all too much. When I did not find you among the dead, I hoped that somehow you had escaped. I spent many nights praying for your life, praying that you found safety. Today, Allah has answered me. I am not worthy of your prayers. What happened that night was not your doing. It was the doing of evil men. You know this. It is why you have chosen to walk this path.
It is why I have found my way to Baghdad. Ali ibn Muhammad is brash and sees himself a great hero of prophecy. I loathe the man, but we fight a common enemy. One I must help defeat if my soul is to one day rest. So it is true. You are the rebel merchant who was helping Nur. What has become of him? He clings to life, but he is safe among our people. I am to continue his work and hunt Baghdad's oppressors. Ali was helping Nur get closer to one such man. But as you may know, he has since disappeared. He hasn't disappeared. He has been captured, a fate shared by many rebels of late. Do you know where he is being held? He was taken to the Khorasan Gate guardhouse. But that was weeks ago. You even leave like they do. It is good to see you again. Just watch yourself. You may be in better hands, but I'm still a nagging old man. And Basim, if ever you are feeling a little thievish, come see me. I could use your help. For a good cause, of course. No, czyli mogą być dodatkowe misje jakieś złodziejskie, nie? Tak. Aktywność. Artefakty Derwisa. Zbieraj artefakty dla Derwisa, okradając kieszenie ludzi. O. Okej. Czyli tutaj coś takiego mamy. Punkcik umiejętności. Wiecie co? Wezmę sobie może te eliksiry. Bo to będzie oszust, nie? Okej. Nowe miejsca na narzędzia. Oj, to też będę chciał. Poczyń postępy w fabule. A, czyli to są fabularne rzeczy. Dobra, to biorę na razie ten eliksir. Chociaż nie wiem, czy to się jakoś bardzo przyda, ale... Ale spoko, nie? Bo tutaj mamy ducha. Seria skrytobójstw. Okej. Asasyńskie skupienie. Asasyńskie skupienie będzie w fabule. Okej. Mały spoiler, ale... Niech będzie. Odkryj miejsce pobytu Alego. Okej. Zwróć rzeczy. You mentioned needing my help, Derwish. With keeping the rebellion alive, I presume. Indeed. Coin goes a long way in securing that. But coin is hard to come by without the right assets. Have a look. I hear that a number of rare and unique items line the pockets of our fine citizens. Bring me their burdens, Basim, and be rewarded. Uwolnij od tego ciężaru. Obniż cen. O, 10% i 3 artefakty, tak? A co on tu ma? Kupcy. A to jest normalny kupiec, tak? Szybkie uzupełnianie. W narzędziach, eliksirach. A i można drobiazgi sprzedać też. Dobra. Tu mamy nożyki. Eliksirki można sobie... O, można sobie kupić po prostu coś takiego. Też by można sobie kupić, nie? Bo... Okej. Strój. A, bo to jest strój, czyli po prostu skin. Barwniki odzienia też skiny. Okej. Talizman. Dobra. A mogę sprzedać takie drobiazgi, tak? Wszystkie drobiazgi. Spoko. Dobra, czyli mamy takiego kupca. Until we meet again, Basim. Inshallah. Jak będę miał 3 takie kradzieże kieszonkowe, te lepsze. Zaraz zobaczymy tutaj, jak to wygląda. Zaraz znajdziemy to miejsce pobytu. Wow! Ej, to było... Artefakty Derwisa. Oj, to było znacznie trudniejsze to, nie? To było znacznie trudniejsze. No to muszę takie 3. Takie 3 muszę zdobyć, będzie git. No to tak, widzimy się chyba na miejscu. Te artefakty będą rozsiane pewnie po całym Bagdadzie. O, idziemy tutaj. Śledztwo.
sklep Darvisa. Zwróć rzeczy do sklepu. To później. Dobra, czyli idziemy tu. Wtedy będzie Muhammad odkryty. Spoko. This is the outpost Ali was taken to. Yes, sahib. Dobra, od razu dymy zrobiłem. Przeszukaj posterunek. Tu jakby był, nie? Tak, tu go widzę. No i patrzcie, idzie. A kolega? Dobra, kolega jest wspaniały. Kolega jest wspaniały i uczynny. Nic nie widzi. Dobra. No to teścik sztucznej inteligencji zdany na medal. Coś tam się dzieje. Coś tam gadają z Biry. Sobie wejdę tutaj boczkiem. Podsłuchaj strażników. Fajnie jakby tutaj można było wejść na ten most. O, proszę bardzo. Obszar zastrzeżony, dobra. Może tu się jakoś nim wbije na chatę. Dobra. Czy ja muszę tutaj wbić, tak? O, podsłuchiwanie. Are you and the scribe ever going to play nicely together? Not likely. The man thinks he can let loose his tongue just because of his rank. If he gets in my way again, I will kill him myself. And who will record the prisoners then? You? You cannot fasten your own braces, let alone write. If it means we rid ourselves of his blithering, I will happily learn. Okej, co my mamy? Rejestr więźniów. No to fantastico. Chodź na sianko, chodź na sianko. Nie będę kończył, ale... Ale wiecie na co. Tam mnie skrzyneczka troszkę kusi. Tylko bym musiał najpierw tego majstra. Zobaczymy, jak będzie z responsywnością poruszania się. A dwa mamy takie. Czy on nas będzie słuchał, nie? Bo jak ostatnio graliśmy w Unity, to aż tak idealnie nas nie słuchał. O, mamy nożyk i eliksir. Całkiem, całkiem. Tam jest kolejna skrzynka. O, patrzcie. Ej. Serio? Dlaczego on nie zrobił skrytobójstwa, tylko zaatakował? A właśnie mówiłem o tym. Czy będzie nas słuchał? Dobra, spokojnie, spokojnie, jeszcze się nic nie stało. O, tu też jest jakaś skrzyneczka. Nic się nie stało. Okej, ale czy ktoś tu z was ma jakieś... kluczyki? Po prostu wejdziemy tam, tak? Tu po sznureczku. No po sznureczku jest całe zadanko, ale... Pawia puścił. Czyli czasami musimy uważać, żeby on miecza nie wyciągnął, jak robimy to skrytobójstwo. To pamiętajcie. O, ten ma kluczyk. Dobra, ten ma kluczyk. Ale oni wyglądają jak jakieś predatory. Z tym... takim wzrokiem, nie? Z takim radarem. Okej. Okay. Czyli tego będę musiał ściągnąć. No tu szczerze mówiąc takie szybkie zabójstwo trzech ziomeczków. Bardzo spoko, ale... Ale nie. Dobra, pójdziemy do tego. Tu jest w ogóle skrzynka. Ona mnie bardzo interesuje. Bardzo. No i patrzcie, co robi, nie?
Dobra. Będą dymy. Weź eliksir. Nie wiem, czy on to po cichu zrobił, ale... Widzę, że jest mały problem z takim... z taką interakcją. Czy on chce zrobić skrytobójstwo? O, skóra jest. Czy on chce zrobić skrytobójstwo, czy atakuje? To jeszcze muszę... jeszcze muszę ogarnąć dokładnie, żeby nie robić na tym... jakiegoś fejla, bo to będzie miało ogromne znaczenie przecież. Tego bym jeszcze chciał, bo on jest tak... tutaj, ale... resztę już raczej nie, nawet jak go znajdą. I szczerze, te zasoby mi się teraz... O! Potrzebujesz sztonu kupieckiego. No, to od naszego... od naszego kompana można to zdobyć. Albo w skrzyniach, nie? A list of prisons, all paired with different marks. Mhm. Dobra, sprawa zamknięta. Przegrupuj się w siedzibie. No to wracam. Może coś na mieście jeszcze znajdę, ale ogólnie wracam. Tak jest, jesteśmy. Zdobyłem sobie jeszcze tam schemat, była jedna skrzyneczka, ale... idziemy. Assalamu alaikum, Basem. Wa alaikum assalam, Ahmed. How was your journey? I am Abu Jafar. Right, my apologies. Is there a problem? Not yet. But we've discovered Ali was brokering a deal with Noor to supply the rebels with resources in exchange for his help. The order is a thorn in his side, yes, but Ali has his sights set on the Khilafah. He will want us to honor this deal. What news do you bring? Our target is Al-Ghul. He uses prisoners and laborers to dig around Baghdad. Ali and some of his men were captured and marked. With Beshi's help, I freed them. But Ali had been taken elsewhere for questioning. One of the rebels showed me his mark. If this list of captives is correct, Ali was sent to the Damascus Gate prison. Where are these rebels now? A watermill, on the northern outskirts. I will meet with them. See what more I can learn about this deal. Find Ali. The Damascus Gate prison is the most well-guarded prison in Baghdad. This will prove to be no small challenge, I can tell you. I will scout ahead. Meet me near the prison's front gate. A moment of your time before you go, Basim. I have some useful thoughts to share. You have my ears. First, I have fashioned a board with information brought to us by our spies around the city. Consult it at your leisure. Second, these lands are ripe with materials to improve your weapons. See the blacksmith Jawar nearby. He could help you. And lastly, I am your man for any tool enhancement. Bring me materials and you will see what mastery I can provide. Dobra, czyli tutaj, tak? Poprawa działania narzędzi. Aby ulepszyć, odwiedź Banu Musa. To jest ten. Dobra, i tu możemy sobie... no miałbym. Mamy zapas narzędzi, zasięg... nóż do rzucania. O, ulepszę sobie. Szczegóły. Co my tu mamy? Odblokuj sobie tutaj. Poziom zablokowany o 2. Dobra. Dawaj, zabawimy się. Zwiększa maksymalną liczbę. Zwiększa dystans. Zadawane obrażenia. A, i tu mamy sobie wybrać, tak? W sumie ten dystans był niezły. I my musimy sobie jedną rzecz, tak? Jedną z tych trzech. Okej, taki system już był w grach, ale całkiem spoko może być. Czyli on ma takiego perka. 90 tych śrubeczek. Kurde, i każdy ma jeszcze... powiem wam, że tutaj zasobów... sporo jest potrzebnych. My thanks, Abu Jafar.
Sporo zasobów potrzebnych i warto wszystko szukać. O, rozwikłano sprawę. Muhammad. Fulad has gone ahead to scout a way into the Damascus Gate prison. I should find him, but before I do, it may serve me well to seek out this blacksmith. Any improvements he could offer would prove useful. Nie no, ja byłem już u Kowala. I teraz zlecenia jeszcze mamy. Na tej tablicy wywieszane są zlecenia pochodzące od bagdadzkich frakcji. Spełnianie ich prośb to doskonały sposób na zaskarbienie sobie ich względów. O trzech bagdadzkich frakcjach dowiesz się w kodeksie. Dobra, czyli tak, mamy tutaj te sztony, nie? Dostaniemy dwa sztony. Dostawca broni. Mogę sobie to akceptować, takie zleconka. Pokażę wam oczywiście. Dwa punkty tam dostajemy umiejętności. Cię kręcę. Jeszcze mamy prośbę, uniknij wszelkich obrażeń. Czyli jak zrobimy jeszcze tą prośbę, nie daj się wykryć, to dostaniemy jeszcze bonusy. O, ja cię kręcę. No tutaj to jest niezłe, ale fajne te dywany. Te dywany asasyńskie mają piękne. No i zobaczmy, bo tu mamy śledztwo i tu mamy dodatkowo jeszcze te zleconka, nie? A to jest zadanie takie poboczne, gdzie muszę zdobyć te trzy artefakty. Spotkaj się z Fuladem. No i tu mamy zleconka. Niezłe, nie? Dobra, to sobie po tej jednej głównej sprawdzimy. Sprawdzimy te zleconka, jak wyglądają, bo tamte zasoby będą potrzebne. A tu jest ten kowal. Zobaczę, czy coś nowego ma, ale wątpię. No, ewentualnie mogę mu ten schemat dostarczyć. Dobra, tu jest ten nasz kowal. Fantastico. No, siemanko i... Co teraz mogę więcej? No siema, sklepikarzu. What do you have? Here is what's in stock. Asortyment. A, ten może ulepszyć i wygląd, tak? Zmień wygląd? Aha, coś takiego. Można sobie wygląd po prostu zmieniać, dobra. Ale tu jakbym chciał ulepszyć. Okej, okay, czyli w sumie to można ulepszyć. A tu mamy schemat. O, sprawna parada. A, czyli tu nie mam schematu. A tu mam schemat. Miecz nowicjusza. No, tego nie mogę, a tutaj mam schemacik. Dobra. To niech będzie. Czyli musimy zdobywać schematy, żeby ulepszać sobie oręż nawet. Cię kręcę, ale paradę używam, więc to jest git. Dobra. Dobra. Czyli warto po prostu zwiedzać świat. To ja sobie go wyekwipuję i widzimy się u tego naszego mistrza. No, czyli ten. Naostrzona broń. Dobra, tutaj jeszcze drugi artefakt mi się udało zdobyć. Pięknie. Pięknie. Więzienie. No i to nie będzie już takie łatwe. To włamanie. Siema. There it is, as cruel and unforgiving as I remember. You were once imprisoned here. Oh no, I have never been inside. In fact, I have never stood closer than this very place. It was from here that I would fly my kite high over these prison walls. It had a unique pattern, you see. One I stitched together with my father when I was just a boy. So here I came, day after day, hoping for a gust that would take it high enough so that he would see it and know that I was here.
I do not know if he ever did. I know this pain, and I am sorry for yours. I am not. Such pains forge our paths, remind us of who we are, who we can be. Speaking of paths, I see only one, and it is not inviting. No, we need to find a way to get you inside without being seen. Could this help? Where did you get that? Beshi. He told me these tokens command a high value among the common folk. Indeed. You could perhaps bribe the guards to look the other way, or enlist the help of some merchants. I shall see what flavor best suits me. I will take my leave and return to the bureau. Wafaqak Allah. Uwolnij Alego in Muhammeda. Przywódca buntowników i sojusznik ukrytych został pojmany i zamknięty w najpilniej strzeżonym bagdackim więzieniu. Włamanie się tam nie będzie proste. Sztony Hidma stanowią rzadką walutę, którą można wymienić na przysługi uceniających ją osób. Poszukaj sposobu na dostanie się do więzienia. No i teraz możemy sobie wykorzystać jakoś tego sztona, nie? Na kilka sposobów. Cast your gaze, Enkidu. Co my tu mamy? Najpierw sobie zrobimy rekonesans. Jest jakaś stajnia w ogóle? Coś tutaj. Tam może być jakiś kupiec. Tak, tu mogą być różne możliwości. Tu mogą być różne możliwości. No to sprawdzimy. Ziup. Assassino, assassino. Are you men with Ali? We were. But it has been weeks since we have seen him, and the rebels have all but disbanded. That is only temporary. Ali is being held in this prison. Ali? Here? I feared him dead. I will free him, but I need your help to get me inside. And who are you? We want nothing more than to see our leader return, but how do I know you can be trusted? Dobra, no tutaj tego sztona ja chyba wydałem, nie? Sztón siły. I see. Perhaps it is best I find another way. Ej, no to jest... Porozmawiaj z buntownikiem. A, bo tu może będę miał ten drugi sztón. Dobra, czyli ten jest na siłę. Tu jeszcze mamy taki... historyczny. On nam w cutscenie pokazał sztona, a już go nie ma, nie? Lords, you are shrewd men of business. Care to hear a proposition? So long as it is an attractive one, my friend. What is it? I need to get into the prison, unnoticed. I thought perhaps you could let me pose as one of your aides. Possibly. And in exchange? Ej, tutaj tego też nie ma? Let me think on it. Dziwne. Z kupcem albo z buntownikiem. Dobra, tutaj był sztón kupiecki. Udało mi się zdobyć, ale powiem wam, że dziwna sprawa, chyba że oni tak zrobili, że tu można zdobyć te sztony. Bardzo możliwe, tak, kolejny sztón. To może byśmy sobie nadropili tutaj? I tu by można sobie fajnie nadropić te sztony. Patrzcie, jak jest troszkę trudniejsza ta minigra, to znaczy, że mają sztony, nie? Tu raczej tak kradzież nie wyjdzie, chociaż. Dobra, wisiorek. Uaktualnienie gry. Dobra, to mamy tego sztona, to idziemy. Lords, you are shrewd men of business. Care to hear a proposition?
So long as it is an attractive one, my friend. What is it? I need to get into the prison. Dobra, mamy. This token. Do you recognize it? Well, well. An attractive proposition indeed. Stay close to me and follow my lead. No to pięknie. Bierę skrzyneczkę. Będę bodyguardem. Chodź, chodź. Idziemy frontem, nie? No te sztony fajne. Sztosowe są. Tylko trzeba troszkę tego na zleceniach podrobić, albo tutaj kradzieże kieszonkowe porobić. Make way! Make way! Guards, if you would please, displace yourselves. Yes, yes. Dobra, tu nie będę kradł. Ciekawie. Tu nie będę nic robił. My thanks, Sadiki. Into the lion's den we go. Dobra. Teraz już na własną rękę. Weszliśmy. On gdzieś tam będzie? Czy to jest skrzyneczka? Tu jeszcze mamy skrzyneczkę. Fajnie. Noże. Komponenty. Teraz tak. Gdzie on może być? Ali! Gdzieś chyba niżej, nie? O, dobra, tu jest. Patrzcie, jak nisko. O, ja cię kręcę. Dobra, pełny zapas amunicji mamy. Czyli on jest jeszcze niżej. Dobra, to dawaj tu, Basimie. No to powolutku, powolutku. Musimy po kolei. Kurde, tu jest dwóch. A. To dawaj jednego. Niestety, ale troszkę hałasu się narobiło. Może nie będzie tak źle. A jakby odblokował te drzwi? Kurde, to by było fajne, nie? Ali has been taken somewhere beneath the prison and likely tortured. I need to hurry. Okej. Dobra, czyli chyba musimy sobie przejść tutaj. Tu mamy jednego. Majstra. Hold on! Okay, spokojnie, spokojnie. U. Idzie byczek Fernando jeszcze. Kto mnie tam widział? Ten mnie widział. Dobra, to sprawdzimy się. Sprawdzimy się z byczkiem. I teraz zobaczymy, czy ta walka naprawdę jest taka... taka trudna. Mamy dwóch i jednego takiego byka, nie? Tego trzeba na plecy klepać. Nie, nie jest tak źle. Chociaż to skrytobójstwo fajniejsze. Ale to nie jest aż tak, że oni są nie do ubicia, nie? Bo tu trzeba po prostu na plecy wchodzić. Dobra. A weź sobie ten eliksir. O kurde, serio? Dobra. Tu jeszcze mamy obrońcę czarnej perły. Normalnie jak predatorzy jacyś. Your fate is sealed. Dobra, tam mamy kolejnych.
Spróbuję tutaj na górę, ale... On powinien być coraz niżej, czyli musimy i tak tam... W tamtą stronę, bo jest taki mały znaczek, nie? No, więzienie... Nie ma lipy. Nie ma lipy. Nie, serio? Jednego bym ściągnął nożykiem. Ja dobra, tu będzie bitwa jak nic. Boż ty. Dobra, ale spokojnie można sobie z nimi radzić w ten sposób. Nie trzeba aż tak skrytobójczo. Ale można i to jest całkiem sensowne wtedy. Tu ładnie go skosił. No ale powiem wam, że tu jest tak dużo obstawy, że robić to po cichu to... To naprawdę... Byłby hardcore. Dobra, muszę się tam jeszcze dostać. W porządku? I never thought demons could walk the earth. But that man is right. Do not lose hope. That is what the dealer wants. He wants to break us. Powolutku, powolutku. Weź tu teraz tego ściągnij, nie? Tu by trzeba mieć nożyki przygotowane. Pyk. That's odd. A w sumie nożyki. Dobra, nożyki będą bardzo użyteczne, bardzo. Czyli tu już jesteśmy blisko. A tam jest jeden taki z maczetą, nie? Drzwi zamknięte. To pewnie miał kluczyk. Kurde, ile tu się dzieje w takim więzieniu. No naprawdę. Drzwi zamknięte, znajdź klucz. Nie wiem, czy tamtego nie muszę ubić, tego z kluczem, nie? Chyba, że jest jeszcze inna opcja. Dobra, spróbuję jeszcze tutaj, coś mają. Okej. I tu jest ten miecznik, nie? Tu bym sobie odblokował, pięknie. No może teraz wejdę, ale nie potrzebuję klucza akurat. Poszedł se siedzieć. It stinks of sweat and hopelessness. Dobra, jest okej. To jednak klucz nie był potrzebny. Puścił pawia. O, jest więzienny. Dobra, jest więzienny. Drzwi zamknięte. Tu nie wejdziemy, ale... Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, zaskoczymy go. Nic się nie martw. Killing me is your stench. This must be Ali. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.